Kolejną zasad solid, dzięki której nasz kod będzie dobrej jakości, jest zasada podstawienia Liscov, czyli Liscov Substitution Principle LSP została opracowana w roku 1988 przez amerykańską programistkę Barbarę Liscov. Po raz pierwszy zasada brzmiała tak. Poszukujemy następującej właściwości podstawiania, jeżeli dla każdego obiektu O1 typu S istnieje obiekt O2 typu T Taki, że dla wszystkich programów P zdefiniowanych w kategoriach T, zachowanie P pozostanie niezmienione, gdy O1 zostanie postawione za O2, to S jest pod typem T. W sumie na tym mógłbym zakończyć ten odcinek, bo już chyba wszystko jest jasne, prawda? No, chyba nie do końca. W ostatecznej wersji treść zasady postawienia listków brzmi tak. Funkcje, które używają wskaźników lub referencji do klas bazowych muszą być w stanie używać również obiektów klas dziedziczących po klasach bazowych bez dokładnej znajomości tych obiektów. Krócej mówiąc, w miejsce typu bazowego możesz postawić dowolny typ klasy pochodnej i nie powinieneś utracić poprawnego działania. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin, witam Cię na kanale Models Programmer, gdzie pokazuję jak zostać programistą DONET. Zasada postawienia listow jest powiązana z zasadą omawianą w poprzednim odcinku, czyli zasadą otwarte-zamknięte, ponieważ dzięki możliwości zastępowania podtypów mamy możliwość rozbudowy klas bez konieczności ich modyfikowania. Aby dziedziczenie było dobre, klasy pochodne nie powinny nadpisywać metod klas bazowych, natomiast można je rozszerzyć poprzez wywołanie metody z klasy bazowej, czyli klasa pochodna powinna rozszerzać klasę bazową bez wpływania na jej działanie. Zasada LSP dotyczy prawidłowo zaprojektowanego dziedziczenia. Jeżeli tworzymy klasę pochodną, to musimy być ludzie w stanie użyć jej zamiast klasy bazowej. W przeciwnym przypadku oznacza to, że dziedziczenie zostało zaimplementowane nieprawidłowo. Zacznijmy od popularnego przykładu, który bardzo dobrze pokazuje naruszenie zasady LSP. Powstał już nawet słynny mem na ten temat, Myślę, że ten przykład najlepiej zilustruje Ci, czym jest zasada LSP. Czyli, jeżeli coś wygląda jak kaczka, kwarczy jak kaczka, ale potrzebuje baterii, to prawdopodobnie masz złą abstrakcję. Przejdźmy od razu do przykładów w kodzie. Przygotowałem wcześniej kilka klas i interfejsów. Zacznijmy od interfejsu iDAC, czyli mamy interfejs iDAC, a w nim sygnatury tutaj metody SWIM oraz właściwości IST swimming. Następnie mamy dwie klasy, to znaczy klasa organic duck, która implementuje ten interfejs i tutaj jakąś przykładową implementację i tak samo electric duck, która również implementuje ten interfejs i tutaj jest przykładowa implementacja. Następnie w program CS najpierw tworzymy sobie listę kaczek, następnie dodajemy tam dwie nowe kaczki, jedna to będzie organiczna, a druga elektryczna także dodajemy je do listy i następnie wywołujemy metodę make, duck, swim wewnątrz której wywołujemy metodę swim na tych wszystkich naszych kaczkach także jak widzisz obie te kaczki implementują interface iDuck dzięki czemu zawierają metody swim natomiast po wywołaniu tej metody kaczka elektryczna nie pływa ponieważ nie została wcześniej włączona. Czyli jeżeli tutaj przejdziemy do klasy Electric Duck, to zauważ, że ona pływa tylko wtedy, gdy tutaj zostanie ona najpierw włączona. Jeżeli nie jest włączona, to tutaj ta kaczka nie będzie pływać. Dlatego jeżeli tą aplikację teraz uruchomimy, to tylko wyświetli nam się komunikat Organic Duck. Czyli tylko ten komunikat wyświetli nam się z tej naszej klasy kaczki organicznej, a natomiast ten komunikat nie zostanie tutaj wyświetlony. Jeżeli chciałbyś naprawić ten kod tak aby obie kaczki pływały, musiałbyś właśnie zmodyfikować metodę make duck swim i zrobić osobną logikę w tej metodzie, gdy kaczka jest typu electric duck. Czyli musiałbyś troszkę ten kod zmodyfikować. To znaczy najpierw sprawdzabyś jakiego typu jest ta kaczka, czyli jeżeli duck jest electric duck, to w takim przypadku najpierw Musiałbyś tą kaczkę załączyć, czyli wywołać sobie jakąś metodę turn on i dopiero potem wywołać metodę swim. Natomiast taka zmiana oczywiście też jest zła i narusza zasadę LSP oraz OCP. Klasa nie jest zamknięta na modyfikację. Podsumowując, zdecydowanie mamy w tym przypadku zaprojektowaną złą abstrakcję. No i ten kod jest po prostu Zły. Jak mówi definicja, funkcje, które używają referencji do wskaźników klas bazowych powinny również mieć możliwość użycia funkcji klas pochodnych bez znajomości tego obiektu, czyli można powiedzieć, że zasada postawienia listków, między innymi sprowadza się do zakazu zadawania pytania o typ obiektu. Czyli tutaj nie możemy sprawdzać, jakiego typu jest nasz obiekt. Dodatkowo, aby zasada LSP była zachowana, muszą być spełnione również. Te wyświetlane warunki, to znaczy kowariancja typu zwracanych w podtypie, kontrawariancja argumentów metody w podtypie. Metody podtypu nie powinny rzucać żadnych nowych wyjątków. Oprócz sytuacji, gdy nowe wyjątki są podtypami zgłaszanych metod nadtypu, w podtypie nie można wzmocnić warunków wstępnych i warunki podrzędne nie mogą być mniej restrykcyjne w podtypie. Omówimy sobie teraz każdy z tych warunków na przykładzie. Zacznijmy od kowariancji typów zwracanych w podtypie. Kowariancja opisuje relacje między klasami. Przyjrzyjmy się teraz przykładowi, który przygotowałem. Także mamy tutaj prostą relację dziedziczenia. To znaczy, najpierw mamy klasę Vehicle, która jest klasą bazową i dziedziczy po niej klasa Car, a następnie po klasie Car dziedziczy klasa Audi. Ok? I następnie w metodzie main, w klasie program, próbuję przypisać do każdego typu obiekt typu car. Czyli mamy tutaj metodę getCar, która zwraca nam po prostu obiekt car, no i próbujemy tę metodę wywołać dla każdego tutaj typu. Na szczęście kompilator na to nie pozwala, ponieważ do typu Audi próbujemy przypisać typ bardziej szczegółowy, czyli w tym przypadku typ Kar. Kowariancja jest konwersją z typu bardziej szczegółowego do typu bardziej ogólnego, czyli dla typu pochodnego możemy zawsze przypisać typ obiektu lub typ pochodny, ale nie typ bazowy. Kolejny warunek to kontrawariancja argumentów metody w podtypie. Także w tym przypadku kontrawariancja jest jakby relacją odwrotną do Kowariancji, A zatem pozwala na konwersję z typu bardziej ogólnego na typ bardziej szczegółowy. Jak widzisz, mamy tutaj metodę turn ON i oczekuje ona tutaj przekazania parametru typu CAR. Natomiast, próbując przekazać jako argument typ Vehicle, dostajemy błąd kompilacji. Nie można zatem przekazać typu bardziej ogólnego niż typ CAR. Czyli podobnie jak w kowariancji, przed naruszeniem tej zasady programistów c -Sharp ostrzega kompilator. Warunek trzeci, czyli metody podtypu nie powinny rzucać żadnych nowych wyjątków, oprócz sytuacji, gdy nowe wyjątki są podtypami zgłaszanych metod na typu. Czyli mamy tutaj znowu klasę vehicle, gdzie w metodzie turnOn rzucamy wyjątek index Out Of index.outOfRangeException natomiast w klasie car, która dziedziczy po Vehicle, rzucamy wyjątek divide by zero exception i wywołanie mamy następnie w klasie program, gdzie próbujemy sobie znowu stworzyć listę obiektów Vehicle i następnie w, w pętli for eachu wywołujemy metodę turn on vehicle, gdzie wywołujemy po prostu metodę turn on i oczekujemy tutaj tylko wyjątku index out of range exception. Także powyższy kod narusza tę zasadę, ponieważ typ car. Rzuci wyjątek w metodzie main, którego nie spodziewa się typ bazowy. Dopuszczalne w tej sytuacji byłoby rzucenie w klasie car wyjątku, który w tym przypadku dziedziczyłby po index out of range exception. I przejdźmy jeszcze do kolejnego warunku, czwartego, czyli w podtypie nie można wzmocnić warunków wstępnych. Także mamy tutaj znowu dwie klasy: klasę vehicle, która ma metodę turn on, i tak samo klasę car, która. Dziedziczy po wehikul i również tutaj ma metodę turn on. Jeżeli spojrzysz na ten przykład, to możesz zauważyć, że klasa pochodna, czyli w naszym przypadku CAR, jest bardziej restrykcyjna niż jej typ bazowy. Wymaga, aby argument TEMP był wyższy niż minus 5, gdzie klasa bazowa wehikul wymaga, aby ten argument TEMP był wyższy niż minus 20, czyli typ pochodny w tym przypadku Car musi obsługiwać taki sam zakres danych lub szerszy, ale na pewno nie mniejszy. Także jest to kolejne naruszenie zasady LSP. I warunek piąty, czyli warunki końcowe nie mogą być mniej restrykcyjne w podtypie. No i znowu tutaj mamy klasę bazową Vehicle i wewnątrz metodę GetTemp. Następnie klasa Car, która dziedziczy po Vehicle i również tutaj mamy metodę GetTemp. Także klasa bazowa wehikul rzuci wyjątek, gdy temperatura będzie mniejsza niż minus 100. I również przynajmniej taki warunek powinien być w klasie pochodnej CAR. Natomiast obecnie klasa CAR nie sprawdza wcale właściwości temp, przez co jest mniej restrykcyjna niż klasa bazowa wehikul. Jest to kolejne naruszenie reguły LSP. Zasada LSP jest początkowo dość trudna do zrozumienia i programiści często mylą ją z innymi zasadami SOLID np. OCP, czyli Open Closed Principle, omawianą w poprzednim odcinku oraz ISP, Interface Segregation Principle, którą przybliżę Ci w kolejnym odcinku. Implementując w poprawny sposób zasady podstawienia Lisków, nie powinniśmy się posługiwać żadnymi konstrukcjami warunkowymi, aby wymusić poprawne działanie obiekt pochodny, Musi z logicznego punktu widzenia być szczególnym przypadkiem obiektu bazowego. Musisz zawsze pamiętać, że możesz postawić dowolny obiekt pochodny w miejsce obiektu bazowego i nie możesz zadawać pytania o to, jakiej klasy jest obiekt. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie będziesz również miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.